Servio Field Manager wspiera decyzje rolników dotyczące ochrony roślin, analizuje ryzyko wystąpienia patogenów, a także pozwala sprawdzać bieżące problemy poprzez wykorzystanie map biomasy. Aplikacja cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ jest praktycznym źródłem dodatkowych informacji o uprawach, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane w produkcji pszenicy, jęczmienia, rzepaku ozimego, buraka cukrowego czy ziemniaków. Do najważniejszych zalet aplikacji należą skuteczny terminarz zabiegów. Jeżeli chodzi o sygnalizację szkodników, zwłaszcza w rzepaku, pozwala ta aplikacja ten właściwy moment gdzieś tam wybrać. Tak samo w przypadku chorób grzybowych, zwłaszcza wiosną, kiedy jak gdyby ten okres jeszcze czasami jest utajonego rozwoju tych chorób, czy są na przykład jakieś okresowe susze, wydaje się, że tych chorób na polu nie ma, a one jednak po zagłębieniu się bardziej w łan roślin, też na przykład w zeszłym roku miałem taką sytuację, że rzeczywiście aplikacja pokazywała, że coś jest na polu, no przecież było sucho, no nie powinno się tam nic pojawić, jednak przyjazd na pole i dokładna lustracja plantacji pokazała, że jednak ten zabieg jest potrzebny, jest konieczny i został wykonany we właściwym terminie, bo potem efekty były bardzo dobre. Precyzyjna prognoza pogody. W aplikacji Field Manager plusem jest to, że jest pokazana pogoda i to okno opryskowe, co bardzo dużo dało, bo chcieliśmy pryskać w nocy na płatka i wyskoczył mi komunikat, że jest czerwony, będzie spadek znaczący temperatury. A już znowu 10 km dalej na innym polu było optymalne okno. No i tak z ciekawości pojechaliśmy na to drugie. A w nocy pojechałem gdzieś trzecia w nocy i naprawdę była temperatura poniżej tam 4 stopni spadła, gdzie na tym 10 km dalej było 8-9 stopni, a to jest znacząca różnica. A dzisiaj mamy naprawdę bardzo wąskie te okna pogodowe, tak jak teraz wiatr wieje i trzeba wykorzystać każdą cenną chwilę, a to niestety czas kosztuje. Dokładne mapy biomasy. Mapy biomasy dostępne w aplikacji Field Manager pozwalają na szybki i łatwy sposób na identyfikację tego, co faktycznie dzieje się na polu, bez konieczności osobistej wizyty, bez konieczności zakupu drogich dronów ze specjalnymi kamerami, które będą w stanie to monitorować, tylko po prostu w zaciszu biurowym czy domowym nawet. Siadamy przed komputerem czy w telefonie, w aplikacji mobilnej, wchodzimy na mapę biomasy i sprawdzamy, który rejon pola, nad którym musimy się troszkę bardziej pochylić, dołożyć troszkę większych starań, żeby osiągnąć jak najwyższe plony, a który no, naprawdę możemy powiedzieć, że zrobiliśmy idealnie. Oraz pomoc w zarządzaniu zrównoważoną produkcją. To tylko i wyłącznie nam pomaga w pracy, podejmowaniu decyzji. Musimy nadążać za wyzwaniem i zrównoważonym rolnictwem, żeby tutaj produkować zdrowo, tanio i zgodnie ze sztuką, zgodnie z zasadami. Informacje, które są przekazywane, ułatwiają takie wyzwania, takie zadania. Rolnictwo to jest cała biochemia. To jest złożony proces, to nie jest tylko i wyłącznie uprawa, siew i zbiór, ale po drodze mamy tak wiele zagrożeń, szczególnie przy intensyfikacji produkcji, że musimy monitorować i być świadomi tego, że są to zagrożenia realne, które musimy zwalczać. Nowy sezon przyniesie nowe funkcje, aby aplikacja jeszcze lepiej wspierała polskich rolników. U mnie na pewno aplikacja Xarvio ma przyszłość i na pewno będzie się to rozwijać z obopólną korzyścią i dla Państwa firmy, i dla nas. Aplikację Xarvio poleciłbym każdemu, niezależnie od wieku, rolnikowi. Młodzi rolnicy są otwarci na pewno na tego rodzaju nowinki i technologie, więc tym bardziej powinni zainteresować się, bo to jest znakomite wyręczanie i ułatwianie pracy każdego rolnika. Polecam każdemu aplikację Xarvio Field Manager, bo jest naprawdę przydatna, można trochę czasu zaoszczędzić, a dzisiaj czas to pieniądz, jak to mówią.